Kolejny wtorek, kolejne dymy w partiach Dudy. Między innymi wygrał pozycję, gdzie miał minus 5, bo przeciwnikowi zlagował się mózg. Podstawił po prostu hetmana na f5 i tutaj Duda wygrał. Ale nie o tej partii chciałem wam opowiedzieć. Lecimy z partią z Miguelito, zawodnik z Hiszpanii. Drodzy widzowie, poszła tutaj dosyć klasyczna wersja partii włoskiej. Goniec tutaj wyszedł na c5. No i obaj zawodnicy ustawili się w taki typowy sposób i pan Miguelito zdecydował się na manewr w stylu Dinga, czyli zagrał goniec e6 i później przerzucił sobie hetmana na a7 i wygląda to dosyć niestandardowo, że ten hetman tak do boku sobie przechodzi, ale jest to bardzo dobre ustawienie, bo hetman na a7 jest bardzo bezpieczny, nie ma jak go atakować, a współpracuje naprawdę pięknie z tym gońcem z c5 i zauważcie, że Duda już musi uważać na punkt f2, więc Janek tutaj zagrał posunięcie wieża e2 i elegancko piona z f2 zabezpieczył. W partii natomiast mamy a4, czyli czarny zgarnia przestrzeń na skrzydle hetmańskim, no i też będzie chciał się zainteresować tym gońcem z b5. Goniec b5 utrudnia życie czarnego, więc czarny chciałby się tego delikwenta pozbyć. I w partii mamy posunięcie skoczek g3, po czym rzeczywiście to hetman a5 nastąpiło, więc zabawna sprawa, ale ten hetman właśnie taką trasą wkroczył do akcji i naprawdę utrudnia życie tego gońca z b5. I teraz Duda właściwie nie ma wyboru, cofanie tego gońca na c4, no to oczywiście nie będzie dobrym wyborem, ponieważ takie rozbite pionki czasami są atutem, przykładowo w sytuacji, kiedy czarny przygotowuje zagranie d5, no to teraz oczywiście tego d5 już nie przeprowadzi, ale tutaj nic takiego nie miało mieć miejsca, a jeszcze dodatkowo z pionem c4 będą problemy, bo ten hetman się przydaje naprawdę bardzo dobrze do atakowania, a b3 no to słabo zagrać, no bo oczywiście po b3 jest bicie i pionkiem nie można odbić, no bo wiadomo, tutaj te ciężkie figury po linii A działają naprawdę niesamowicie. Więc byłyby tutaj spore problemy. W związku z tym Janek wybił po prostu na C6. Czarny odbił na C6. I teraz pozycja czarnego jest bardzo przyjemna. To trzeba jasno stwierdzić. W tym momencie para gońców. Oczywiście te piony zdublowane, ale z drugiej strony biały nie ma takiej fizycznej możliwości, żeby jakoś te piony zaatakować. A jeszcze dodatkowo zawsze będą problemy po linii B z tym pionem na B2, więc Duda no, nie wyszedł tutaj zbyt dobrze z debiutu. I w partii mamy goniec D2. Oczywiście Janek jak to Janek, jadowite posunięcie, jadowity plan preferuje, więc za moment ten hetman chce wjechać na C1 i wtedy presja na H6 będzie autentycznie nieziemska. W partii goniec B6. Goniec B6 to jest dosyć elastyczne odejście, elastyczne podejście do tej struktury pionowej, ponieważ biały w wielu przypadkach chce zająć centrum ruchem D4 i jeżeli ten ruch D4 będzie z tempem, będzie z atakiem na gońca, to czarny ma ograniczone pole manewru. Dlatego też często odchodzi się tym gońcem, dzięki czemu czarny może lepiej zareagować na ruch D4, no bo nie jest zmuszony, żeby gońcem odchodzić. Natomiast Duda zdecydował się na posunięcie C4, jest to oczywiście atak na hetmana, więc hetman się ewakuował. Nastąpiło posunięcie hetman C2. Muszę powiedzieć, że nie do końca mnie osobiście to hetman C2 przekonuje. Bardziej widziałbym tego hetmana właśnie na C1, no bo nie oszukujmy się, w tym rewirze szachownicy to biały nie ma jak grać. No bo D4 to nigdy nie przeprowadzimy, C5 tak samo, B3 no to głupota, więc tutaj po prostu nie mamy jak grać pionami i czarny też nie ma słabości, które można zaatakować, więc ewidentnie biały powinien się skupić na atakowaniu na skrzydle królewskim i tutaj ten ruch hetman C1 po prostu perfekcyjnie działa, no bo już wisi w powietrzu jakaś ofiara na H6, przeciwnik zagra
król H7, no to skoczek wjeżdża na F5 i ta ofiara na H6 wisi w powietrzu. Oczywiście przy precyzyjnej grze, no to czarny się tam obroni, ale wiecie, już zaczynamy kąsać. A ten hetman na C2 to tak stoi, bo stoi, ale w sumie wielkiego pożytku z tego hetmana na ten moment nie widać. I tutaj został popełniony naprawdę niesamowity błąd ze strony czarnego. Ja wiem, że na poziomie 1200 to nie wygląda jak tragiczny błąd, ale na poziomie arcymistrzowskim coś takiego to powinno zostać opatrzone nie jednym, nie dwoma, a trzema pytajnikami. No bo patrzcie, koniec działa perfekto. Cały czas tutaj wali w ten punkt F2, cały czas biały tutaj musi uważać, jest presja. Mało tego, ten goniec ma oczywiście wsparcie hetmana zza pleców, więc ta presja jest naprawdę zacna. Obie figury świetnie wykorzystują tą przekątną, świetnie tutaj działają. A po ruchu C5, no to ten goniec na B6 pełni funkcję pionka. No naprawdę beznadziejne ustawienie. Totalnie nie jestem w stanie wymyślić, co poeta miał na myśli. Totalnie nie mam zielonego pojęcia, po cholerę mu to posunięcie C5 było potrzebne. Naprawdę kuriozalny błąd ze strony arcymistrza, no bo po prostu wziął pistolet i strzelił sobie w stopę, nie? Zablokował sobie gońca i jeszcze zablokował hetmana. Totalnie tego nie rozumiem. Jeszcze można by sobie pomyśleć, że może chciał pole D4 kontrolować. No ale goniec z hetmanem to lepiej kontrolują niż jeden pionek, także bardzo, bardzo dziwny ruch. No i teraz Janek oczywiście brutalnie to wykorzystuje, skoro przeciwnik na własne życzenie zablokował sobie skrzydło hetmańskie, no to trzeba przejść do akcji na skrzydle królewskim. No i mamy w partii skoczek H4. Król H7, więc od razu czarny prewencyjnie się broni. I tutaj Janek łopatologicznie podszedł do tematu. Wieża F1 może byłoby trochę precyzyjniejsze, no ale wjazd na F5 ciężko się do takiego ruchu przyczepić. W partii skoczek G8, więc przeciwnik próbuje oczywiście się bronić i być może jakieś G6 będzie chciał wrzucić, żeby tego skoczka z F5 przegonić. Natomiast tak obiektywnie, no to ciężko powiedzieć, co by było lepsze, tak na dobrą sprawę, no bo tutaj kontry nie ma, no może można by jakieś dodatkowe figury tutaj podciągać do defensywy, ale ciężko mi sobie wyobrazić, że rzeczywiście ta wieża się do czegoś przyda, więc może z dwojga złego należałoby przyszykować goniec A5? No bo ten goniec jest beznadziejny, to może obronić pionka i zagrać wtedy goniec A5, żeby po prostu wymienić. No może byłoby to ciutkę lepsze, ale nie sądzę. W partii skoczek G8, wieża F1, rzeczywiście przeciwnik zagrał G6 i tutaj Duda po prostu skoczek E3. Przeciwnik C6, no i teraz F4 i biały bawi się tutaj za darmo, bo czarny zablokował cały swój atak. Zobaczcie, F4 nie byłoby takie soczyste, gdyby tutaj goniec i hetman aktywnie działali po tej przekątnej. No a teraz skoczek sobie stoi na E3, król sobie stoi na G1 i dzięki temu korkowi blokującemu obie te figury, no to biały bawi się tutaj naprawdę świetnie. W partii wybicie na F4, wieża odbiła, hetman E7, no i teraz Duda brutalnie wjeżdża w oponenta genialnym skoczek D5. Skoczek D5 jest to oczywiście presja na hetmana, ale też jest to wytworzenie dodatkowych słabości w obozie przeciwnika. No bo skoczek na D5 jest pieruńsko aktywny. No to jest, myślę, oczywiste, więc trzeba go zbić. No ale teraz klasyka, E bije D5 i jest tutaj związanie. Więc biały odzyskuje figurę i z materialnego punktu widzenia to tutaj Duda nic nie zdobył. No bo pionek i skoczek wymieniony za gońca i pionka. Więc materialnie porówno, ale pojawiły się kolejne słabości. I teraz Duda przejmuje linię F. Wybicie, odbicie, wieża F8, skoczek E4, jest już presja na D6 w tym momencie.
Więc czarny goniec był zablokowany za pionkiem C5, więc czas na jakąś odmianę. Teraz jest zablokowany za pionem z D6. W partii mamy natomiast posunięcie goniec E3, czyli Duda chce wymienić wieżę, żeby hetmana wrzucić do akcji. I to rzeczywiście następuje. E5 to taki gwóźdź do trumny. No hetman E7 byłoby lepsze, żeby tutaj wszystkie te pole pilnować. Ale Duda wtedy zagra skoczek C3, hetman C2, zdobędzie piona z A4. No nie musimy tego mata zrobić od razu, możemy za 20 posunięć, też będzie punkt w tabeli. Więc w partii E5, no to hetman Janka wkroczył do akcji, hetman E7 i teraz bardzo zacna kombinacja, goniec bije H6. Nie można tutaj zbić skoczkiem, bo hetman podwisa, a po wymianie goniec odbije. No i to jest oczywiście kompletnie wygrana końcówka. W partii hetman D7, no i Duda, skoczek G5 szach, w 2 sekundy policzona cała kombinacja, szach na F7, król się wrócił, no i po prostu mat na G7 i tak ta partia się zakończyła. I wszystko to po jednym błędzie oponenta. C5 i już ta gra była po prostu do jednej bramki. Oczywiście jakbyśmy na siedzisku czarnego posadzili Stockfisha 3500 elo, to on może tę pozycję by wybronił, ale z ludzkiego punktu widzenia po ruchu C5 pozycja była strategicznie przegrana. No to teraz możemy wrócić do pozycji Dudy i niestety wracamy do dosyć dziwnej pozycji. Ale teraz ta ofiara pionka chyba dosyć podejrzana, bo Duda może dać szacha i nie można się zasłonić gońcem, bo następują widły, drodzy widzowie, a za poświęconą figurę Jan Krzysztof Duda ma naprawdę bardzo dużo materiału, ale niestety został podstawiony pion z B2. Ta ofiara skoczka była ciekawa pod dymy, tylko niedobrze, że Duda oddał tę przekątną. I teraz hetman czarnego po prostu zgarnia tutaj wszystko i pozycja Dudy się sypie. Duda na dwóch sekundach wykonuje posunięcie figury czarnego, tutaj wkraczają do akcji. No i zobaczymy, czy Jan Krzysztof Duda da radę tutaj coś zadymić. Leci na przypale z posunięciem G6, więc rzeczywiście próba zadymki następuje, ale pion na H4 podstawiony. No i teraz to już po prostu z Jana Krzysztofa Dudy prawie, że nie ma co zbierać, ale Janek oczywiście jeszcze tutaj spróbuje. Dziwna ofiara, oczywiście para gońców czarnego teraz wkracza do akcji, ale Duda też próbuje tutaj coś skubać na skrzydle królewskim. Niestety zdrajca na H7 kryje czarnego króla i podstawił hetmana! Zapomniał, że ta wieża stoi na H5, ależ pajacerka ze strony pana Korobowa nastąpiła. Ajajajajaj. No ja już myślałem, że tutaj Duda się będzie poddawał, a tutaj po prostu podstawka hetmana w jednym ruchu. No nie. Coś takiego, widzowie, coś takiego. Ha. Więc co wtorek zapraszam na godzinę 17 i 23, na żywo komentuję oba wtorki dla utytułowanych. No i wczoraj Janek w wieczornej edycji zajął pierwsze miejsce. Co ciekawe, pierwsza punktacja pomocnicza była taka sama u obu zawodników. Jest to Buchholz z odjęciem najgorszego zawodnika, czyli w skrócie jest to suma punktów przeciwników, z którymi grałeś w tym turnieju. Czyli krótko mówiąc, jeżeli zawodnik ogrywał lepiej punktujących graczy, no to ma wyższą punktację pomocniczą. Natomiast z odjęciem tego najgorszego, druga punktacja pomocnicza to jest już pełny Buchholz, czyli bez odjęcia tego najgorszego. Jeżeli chodzi o całość tej punktacji pomocniczej, to tutaj jest to wszystko opisane w regulaminie, także możecie sobie tutaj przeczytać co i jak. Więc zdaje się, że jeżeli dobrze liczę, to jest to trzecie zwycięstwo Dudy we wtorku dla utytułowanych, także widać, że zawodnik w ostatnich tygodniach się nieźle rozpędził, a trzeba powiedzieć, że we wcześniejszym Titan Tuesdayu miernie Dudzie poszło, bo w ogóle się stiltował i wypisał się przed końcem turnieju, co ciekawe.
ciekawe, bo tutaj się zaczyna ten wieczorny Tighty Tuesday, a tutaj po przegranej zdaje się, że po 9 rundzie Duda się wycofał, a na wieczornego Tighty Tuesdaya się naprawdę nieźle odpalił. Także oczywiście Dudzie kibicujemy co tydzień, ja też od czasu do czasu gram, także trochę może zabawniejsze szachy na niższym poziomie też możecie pooglądać. Dobrze, więc wrzuć komentarz czerwie czerwika, jeżeli dotrwałeś do tego momentu. No i widzimy się w kolejnych produkcjach. Pa, pa, widzowie!